Co wy macie wpisane w dowodach osobistych? Collins. 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 Jeszcze z imię wcześniej. Ale przez PESEL. Cy, nie przez K. Przez Cy. Collins. No a dlaczego na przykład nie Norris, Schumacher, Bieber? A Norris, mogliście sobie wybrać a Norris każdy. Akurat mamy tutaj, że tak powiem, jakieś tam konekcje i pan Chuck Norris wysłał nam od niedawno bardzo fajny filmik i mamy burgera Chucka Norrisa. Naprawdę macie coś takiego od Chucka Norrisa? Mamy. Otworzyliśmy restaurację i na otwarcie restauracji nasi znajomi, którzy mają znajomych w Teksasie. Jeszcze raz, jakbyś powtórzył tę koligację, bo się trochę... A co, to jest komisja śledcza? To nie, no macie znajomych, którzy mają dotarcie do kogoś, kto kiedyś miał znajomych z Chuckiem Norrisem. I wtedy... To mniej, troszkę... I wtedy Chuck Norris... W ten sposób to ja znam wszystkich. I wtedy za 10 koła wysłał nam filmik. I wysłał wam filmik? Nie. Żeby nie było, że dziadzie. Panie, panowie, przypadkowo akurat przychodzili ludzie z tym filmikiem. Tak wygląda znajomość Chucka Norrisa i braci Collins. Mamy kolegę znajomego. Ja film teraz pokazuję. Hi, Ralph and Greg. I heard you are known for customizing cars in Poland. Congratulations on opening the new restaurant in Warsaw, Poland. That is a big change. The name I recommend for your trademark burger is the Chuck Norris Roundhouse Special. I hope to meet you all one day. Stay safe and all the best. Your friend, Chuck Norris. All right.